łeb. W kółko to samo, jebana rutyna powoli zabija marzenia. Każdy chciałby jakieś zmiany, ale mało kto ma odwagę się zmieniać. Nauka, praca i przytakiwania, aż w końcu przykryje cię gleba. I co chwilę gaszą twój pomysł, chcą mówić i czego się nie da, ale proszę czekaj! Może jest dla głupich, ale to nadzieja ostatnia umiera. I upadasz wtedy tylko dlatego, że sam się pozwolisz na ziemię wyjebać. Wcale się nie dziwię chłopakom, że żyją tym życiem i rzucają temat. Co mamy robić, jeżeli problemy już wcale nie potrafią zrobić wrażenia? Duże dzieci chcemy robić, czego nam nie wolno. Patrzą na nas jak na problem, my boimy tak dorosnąć. Ale co dalej? Może to rzuca, może następny kawałek. Jeżeli ten będzie ostatni, potraktuj go jako testament. Chcemy żyć i by ktoś o nas pamiętał. Wszystkie wersje są bezcenne, każdy ma kawałek serca. Jestem bogatym człowiekiem, wszystko pochowane w błędach kosztowały bardzo wiele i są podstawą zwycięstwa. Chcemy tylko czegoś więcej niż ta jebana depresja. Dla tych, którzy wcześniej piekło wywalczę kawałek miejsca. Rutyna nas zabija, proszę nie mów mi, że nie. Jestem uzależniony moim dragiem, ciągły stres. Chcemy tylko czegoś więcej niż ta jebana depresja. Dla tych, którzy wcześniej piekło wywalczę kawałek miejsca. Rutyna nas zabija, proszę nie mów mi, że nie. Jestem uzależniony moim dragiem stres. Jebasz to wszystko, zrobię to sam. Wiem, co będzie dla mnie dobre. Całe twoje życie musi być poprawne i do tego jeszcze porządne. Mam dużo wsparcia od rodziny i nie wstydzę się. Oddam całą kasę i dorzucę parę zer. Większość ludzi w moim wieku ma problem ze sobą, nie kurwa z robotą. I chociaż dookoła pełno jest osób, tak naprawdę nie ma nikogo. Potem to wszyscy się dziwią, dlaczego ten dzieciak poszedł taką drogą. Ale to nie krzyki, a cisza, najczęściej są głośne wołanie o pomoc. Widziałem za dużo osób, które zmarnowały swój talent. Młodzi spełniają marzenia rodziców zamiast swoje plany. Bardziej cenią sobie ich zdanie. Szanuję i podziwiam ludzi, którzy mają jaja, by wyjść poza skalę. Jeżeli upadniesz, to ustanę pierwszy, by podać ci grabę. Chcemy tylko czegoś więcej niż ta jebana depresja. Dla tych, którzy prześli piekło, wywalczę kawałek miejsca. Rutyna nas zabija, proszę nie mów mi, że...